Cześć i czołem w tym nowym zimowym dniu. Ja jestem babci razem z Pusią i z Patrycją. Babcia gotuje obiad, a ja przyjechałam prosto z pracy do babci. Czyli prosto z pracy. Byłem już na chwilę w domu odstawić rower, bo byłem rowerem w pracy i tata mnie przywiózł do babci. Ja leżę, odpoczywam po całym dniu, po pracy, jak zawsze, jak zwykle, a tego nic nie nagrywam, bo to wszystko jest nudne, bo nic nie robię. A zawsze jak coś będę robić, to postaram się nagrać, ewentualnie, że zapomnę. Tak. Za chwilę będzie pierwsza miłość. O, szpital leci. Ja jestem w domu już, przyjechałem przed chwilą od babci i sobie w domu teraz leżę. I dzisiaj nic w sprawie nie nagrałem, ale nagram coś jutro, dlatego są takie 3-dniowe vlogi, ponieważ jeden dzień nie daję rady nagrywać tyle, żeby wystarczyło na vloga, bo mi się wydaje, że minimum 7 minut powinien trwać vlog. Więc 3-dniowe dlatego są, a jeżeli będzie dużo do pokazania, w sensie dużo nagram jednego dnia, to wtedy będzie jako z jednego dnia vlog. I będę się starać też takie, żeby vlogi nie były takie zbyt długie. Takie do 15, góra 16 minut. Więc mam nadzieję, że mi się to się uda. Ostatnio w miarę krótsze są vlogi, bo takie 7-minutowe, 4-minutowe, 11, nie, nieźle, mieszczę się. Więc na razie daję radę. I w tym samym miejscu witam was w sobotę. Idziemy do babci. Tak. I mówiłem już o tym powtarzaniu się i właśnie to nastąpiło, że powtarzam się, robiąc to samo. Więc nagrywam vlogi o 60 i na razie przestaję. Jak będzie jakiś ciekawy dzień, coś ciekawego, gdzieś pojedziemy i tak dalej, to wtedy wezmę telefon i nagram vloga. A tak może coś innego, jakieś filmy. Ja jestem już u babci. Babcia robi jak zwykle na sobotę i na niedzielę biszkopt. I babkę będzie piekła. I znowu nic nie nagram dzisiaj. Więc na pewno naprawdę nie ma sensu nagrywania co tydzień weekendu. Nie ma sensu nagrywania vlogu weekend, ponieważ nic ciekawego nie ma. Więc nagram do tego 60 vloga. Zobaczymy co dalej. Dzisiaj może będę nagrywać inne filmy, a vlogi będę nagrywać dopiero wtedy, jak coś będzie ciekawego. Czyli gdzieś pojedziemy, i tak dalej, wiesz, wiecie o co chodzi, będzie coś ciekawszego do
pokazania. Na przykład ciekawszą rzeczą jest na przykład to, że się biszkopt piecze. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Do biszkoptu mamy taki krem czekoladowy. Babcia pojechała do sklepu kupić jeszcze truskawkowy. Ja się zajadam krówkami. Pusia obserwuje je przez okno. A za oknem nikogo nie ma. Jakaś pani tam stoi. Babcia wróciła ze sklepu, kupiła już truskawkową masę. Dzisiaj mamy już dwie. Z firmy tej samej. Jedna czekoladowa, która pójdzie na wierzch, a truskawkowa pójdzie na środek. Będzie przekładana. A biszkopt się upiekł i wygląda ładnie. Przekroimy, znaczy babcia przekroi go na pół. Pozmarujemy masą kremem truskawkowym, a na wierzchu kremem czekoladowym. A ja krówki, które bardzo ja jem krówki, które bardzo lubię. Najbardziej lubię kruche. O Jezu. Mi spadło. Najgorsze jest w tych krówkach, że zawsze się kawałek papieru przyklei do nich. Ale kawałka papieru. Nic mi nie będzie. To są bardzo dobre. To są krówki kujawskie. Polecam. Są dobre. Ja zrobiłem masę truskawkową i wkładam do lodówki. Biszko przekrojony na pół i teraz trzeba nałożyć krem. No jak tu zostanie trochę, to zostaw trochę na... Ja ubiłem już krem czekoladowy. Wkładam go na chwilę do lodówki. A tu jeszcze mi został krem truskawkowy, który również pójdzie na wierzch.
I właśnie, zamiast vlogu będzie goty z buksem. Bo to będzie bardziej interesujące i bardziej ciekawe. I bardziej się wprawię nagrywanie i gotowanie. Ja teraz smakuję naszego tortu. Bardzo dobry. Ale najlepiej dla mnie by był cały truskawkowy. Poza czekoladowy, ale tak, nie przeszkadzam. Nie przepadam. Ale czuć ten truskawkę tam? Zresztą ja truskawkę. No jest, ale bardziej czuć czekoladę. Siedzę, nadal nic nie robię, nic nie nagrywam, to jest bez sensu, te vlogi. Masakra. Ale jakoś dotrwam, wy musicie dotrwać do tego 60. vloga i będzie koniec vlogów bezsensownych. A ty, babcia, tu nie przeszkadzaj, co chciałaś, telefon schowaj. Muszę światło zapalić. O, i Pusia przyszła. Pusia, jesteś brudna, na łóżko nie wchodzisz. Absolutnie. Nie. Nie wchodzisz. Ja jestem już w domu. I leżę. Więc... do niedzieli. I mamy niedzielę. I jedziemy. Gdzie? Do babci Basi tym razem. A później do babci Mieci. Taka niespodzianka, taka zmiana. No, coś nowego, coś innego. Ale co, ciągle na tej samej klatce schodowej. Ja jestem u babci Mieci, przyjechałem już dawno, jakieś 3 godziny temu, ale dopiero teraz wziąłem telefon, nagrywam i chciałem wam powiedzieć, że leżę. I to tyle. Będę coś później w domu, żeby zakończyć tego vloga.
Mówiłem, że zakończę vloga w domu. Więc zakończam go w domu. Jeśli ci się spodobało, zapewne nie, to i tak zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał i zostaw dzwoneczek. Bo nie wiadomo, kiedy będzie następny vlog.